Dziękuję, dziękuję, słuchajcie, to nie jest najważniejsze. Moi drodzy, przede wszystkim szkolenie jest dla Was, bo ja już powiedzmy część wiem, ale to pragnę jak gdyby z Wami się podzielić wieloma istotnymi kwestiami. Przede wszystkim mam do Was pytanie, czy wszyscy z Was dostali ankietę, którą dzięki tutaj uprzejmości naszego kolegi Krzyśka, kto nie dostał ankiety, może tak będzie łatwiej. Nie dostaliście ankiety. Tak, ankieta mailowa, bo ja w ankiecie mailowej po prostu pytam, które tematy byście chcieli poruszyć, aby maksymalnie te 45 minut wykorzystać. No ale dobrze, słuchajcie, dzisiejszy rozkład dnia wygląda tak. Tak analizując wszystko to, co napisaliście. Pierwsza rzecz to są płatności składek do centrali oraz problem przewalutowania środków. No każdy z klubów płaci składki. Każdy z nas musi opłacić nasze ciężko zarobione pieniądze, potem przewalutować na dolary i wysłać to do Stanów Zjednoczonych. Ja jak gdyby sam to przerabiałem, też mnie to, ta tematyka troszeczkę interesuje, więc się podzielę z Wami, jak to zrobić najtaniej. No taniej się de facto nie da. Aby po prostu też nasze środki z klubów nie wyparowały, aby też banki nie brały tych prowizji, no a po co? Lepiej, nie wiem, za 150 zł albo 200 zorganizować komuś darmową składkę, aniżeli przeznaczyć to na prowizję. Druga kwestia to też pojawiło się w ankiecie od któregoś z Was, nie wiem, kto się przyzna do pytania? Nie ma tego. Nie ma tej osoby. Słuchajcie, a kwestia zakupu gadżetów. Jak to wygląda z VAT-em, jak to wygląda z cłem? No nie wiem, czy zamawialiście jakiekolwiek tam koszulki, pinki czy coś tego typu ze Stanów? No jest ten problem, bo to jest towar ze Stanów Zjednoczonych, nie Unia Europejska, wobec czego dochodzi nam, prawda, cło i VAT-y. Kolejna kwestia to odzyskanie części opłaconych składek. To jest tematyka bardziej podległa, bym powiedział, area governorom, więc ja się tu nie czuję do końca kompetentny, aby na to odpowiadać, ale troszeczkę przebadałem temat i wygląda to w taki sposób, jaki Wam później opowiem. Następnie, dobre praktyki, ustalanie wysokości składek. No, jak wiecie, dolar troszeczkę podrożał. 3,10 było jeszcze kilka miesięcy temu i teraz dochodzi do 3,75, więc pytanie, czy... Nie chcę użyć słowa, czy to jest etyczne, czy nieetyczne, no czy co robimy ze składkami? Jak ją ustalić, na jakiej wysokości, czy podwyższamy, czy obniżamy? To taka rzecz. Potem też się pojawiło w ankiecie, mianowicie, czy Toastmasters powinien być zarejestrowany, wiecie, o co mi chodzi, czy powinien być na przykład NGO organizacją, a to oznacza, czy powinien mieć KRS, REGON i tak dalej, też się nad tym zastanowimy. A potem jeszcze kilka takich informacji, tak. Takie resume zrobiłem jak gdyby ze swojej pracy i myślę, Wam też to się przyda, czyli praktyczna strona pracy skarbnika. No i też oczywiście wolne wnioski. Jeszcze jedna rzecz, o którą Was proszę, jak macie jakiekolwiek pytania, to mi przerywać. Ja zawsze jak prowadzę szkolenia, mnie to nie przeszkadza, bo jak się ma jakieś pytanie na koniec, to potem się o nim zapomina. Także przerywajcie, jak się nie zgadzacie, też mówcie, ja nie jestem prawdą objawioną, to gdzie indziej. Dobrze, zaczniemy, słuchajcie, od płatności składek do centrali. Przypuszczam, że temat Wam nie jest obcy, prawda? Może inaczej, ktoś tego jeszcze nie robił? Jedna osoba. Czyli reszta wie o co chodzi, prawda? Toastmasters.org, wchodzimy, prawda, na nasz panel i potem mamy członków i trzeba opłacać. Nie wiem, jak to większość z Was robi, czy też jak gdyby natychmiast jak przychodzi dany członek, to opłacacie go, czy to robicie na przykład raz w miesiącu, raz na dwa miesiące, czy też w marcu, czy też dopiero we wrześniu. Jak to u Was wygląda z reguły? Od razu. Poza przysiężeniem. Przyślę kasę. Dobra, okej. Okay. Powiedzcie mi teraz tak, żeby tak szybciutko jeszcze mieć tutaj jak gdyby takie resume. Jak płacicie? Kartą złotówkową? Kto płaci kartą złotówkową? No, czyli tak, okej, okay, połowa. Dobra, jakie konta? Może jakie banki z reguły? M-Bank. Ojejku, M-Bank. Bez WBK. T-Mobile. Ktoś ma jeszcze, no, dawny Aliorsing, T-Mobile. Ma ktoś? Tylko ty. Dobra, słuchajcie, to nie jest oczywiście reklama, bo ja mam daleko do tego, ale... O, tak? Chciałbym cię prosić o uściślenie pytania, ponieważ nie ma innej możliwości zrobienia wpłaty do Toastmasters International, jak tylko kartą. Dobrze, okej, ale to ja... W związku z powyższym nie ma innej opcji, natomiast tobie pewno chodzi o coś innego. Okej, ale mogę kontynuować? Dzięki. Dobrze, moi drodzy, z moich doświadczeń wynika tak, że nie warto płacić kartą złotówkową, bo po prostu dostaniemy przewalutowanie po kursie, no kurs dolara będzie po prostu zawyżony. Dzisiaj to mamy 3,70, czyli będzie około 4. Bez sensu.
Uważam, że najprościej i wam to wszystkim polecam, bo jest to po prostu najtańsza forma. Założyć sobie konto w dawnym Aliorsynku, czyli T-Mobile usługi bankowe, bo to jest wszystko za darmo, tam jest wszystko za darmo. Następnie otrzymujecie tam kartę i tak dalej, konto, wszystko jest za darmo. I do tego mam dochodzi konto walutowe, które sobie możecie założyć. Jak zakładasz konto na T-Mobile, to na siebie, czy można założyć? Do tego zaraz przejdziemy, na siebie. Ja na razie zakładamy, że na siebie. Czyli ja, Olaf Czempa, mam założone konto na potrzeby naszego klubu. Silesia to z Masters, czy tam Speech Masters, prawda? Tak, no tam te konto oszczędnościowe to najmniej istotne, to są grosze. I następna rzecz to jest kantor walutowy. Kantor walutowy Alior Banku. Czyli macie też środki w złotówkach na naszym koncie, powiedzmy klubowym. Kupujecie w kantorze internetowym dolary po najniższym kursie, no bo to jest po prostu tak jak kantor zwykły, który kojarzymy, czyli tam słowo spread znacie, prawda? Spread to jest różnica między kupnem a sprzedażą. I w tym momencie po prostu nie dajecie bankowi zarobić, tylko tam jest ten grosz, dwa, trzy różnicy. Czyli jak mamy dzisiaj dolara po 3,75, powiedzmy średni kurs, no to go kupicie za 3,70, a nie za 3,90. No to już 20 groszy na każdym dolarze, moim zdaniem warto. I tak to w tym momencie wygląda. Kupujecie sobie te dolary, ile tam potrzeba, płacicie wszystko. Ale jak płacicie? No płacicie kartą. Ale ja tego nie neguję. No, więc... Kartą walutową. Nominowana w dolarach USA. Ale mogę dokończyć? W dolarach USA. Dobrze. Karta nominowana w dolarach, dokładnie. Ja wam pokażę w ogóle, bo mam, żebyście też wiedzieli. Tak to wygląda. Jest ona darmowa. To jest bardzo istotne, jest ona darmowa, więc nie trzeba żadnych opłat mieć, a mówię, wiele banków różne takie rzeczy prowadzi. Jest jeszcze jedna taka alternatywa, to chyba ty wspominałeś, o BZWBK. Tylko przyznam szczerze, ja tego nie testowałem, także nie chcę jak gdyby tutaj dawać głowy za to. Ale przede wszystkim o co chodzi? No oszczędzacie sporo kasy i tak jak mówię, jest to wszystko bezpłatne. Moim zdaniem proste, jasne i... Aha, i natychmiastowo to wszystko wygląda. Czyli jak wpłacacie złotówki, to natychmiast macie dolary, opłacacie z głowy. Ja nie miałem z tym nigdy problemu. Jest to niby karta wypukła, ale zdarzało mi się nią płacić gdzie indziej, także nie ma problemu. Dobra, czy co do tego... Czy kalkulowałeś może ile zarabiacie dzięki temu? Wiesz co, no powiem ci tak, myślę, że w przypadku naszych klubów to jakieś już 400 spokojnie były. Rocznie? Tak, tak. No mówię, 20 groszy na dolarze. 20 groszy na dolarze. Ja nawet pomagałem niektórym klubom, jak się rejestrowały, Bielsko, Biała, to, no to tam było 1000 dolarów, no to 1000 razy 20 groszy, to masz 200 zł. To warto to uważam dać jako nagrodę, nie wiem, darmowe członkostwo na pół roku. Uważam, że warto, prawda? Czy jakieś pytania co do tego jeszcze macie? Także mówię, Aliorsynk, konto, no. Ta karta, bezpłatna? Nie, bezpłatna jest. Jest jeden warunek, ale to jest oczywiste. Musisz wykonać jedną transakcję po prostu w życiu, że tak powiem, w cyklu życia tej karty. Nie. Pierwsza transakcja. Tyle, wszystko. Nic, nic. Ja mam trzy karty, zarówno w funtach, w euro, jak i w tym. To jest jedyny warunek. Tylko to jest karta do kantoru internetowego. To jest bardzo istotne, do kantoru internetowego. Czyli zakładacie sobie konto w T-Mobile, usługi bankowe i do tego przez kantor internetowy Alior Banku wyrabiacie sobie kartę w dolarach. Rozumiecie? Nie. To w kantorze internetowym wyrabiacie tę kartę dolarową. Bo tak jest najprościej. Można też w Alior Banku, to znaczy w... Proszę? Aliorsynk. To się nazywa T-Mobile usługi bankowe, taka pełna nazwa. Wiecie, ja przepraszam, mówię Aliorsynk, bo mi się ta nazwa nie podoba. T-Mobile usługi bankowe dostarczane przez Alior Bank. No, kupię. Także to jest karta wyrabiana przez kantor internetowy Alior Banku. Tak, dokładnie. Ja możesz też normalnie płacić w sklepie gdziekolwiek, ja ją wykorzystuję, bo... Ale to już nie istotne, to potem możemy pogadać o tym. Tak? Jeśli chodzi o bankomat, masz jedną wypłatę z bankomatu w miesiącu za darmo, na całym świecie. Ale po co ci wypłacać dolary? No to myślę, że to jest raczej bez sensu. Tak. A oczywiście, jeśli chodzi o tą kartę z Alior Banku, z Aliorsynka, przepraszam, no to macie za darmo na całym świecie wypłaty. Tylko potem jest odpowiednie przewalutowanie, nie? Więc po co. Dobra, jeszcze jakieś pytania co do tego? Jasne. Jedna sprawa, bo ja mam czy też w Aliorsynku, a więc obecnie w tym momencie. Tak, tak.
ale korzystam tylko z karty, która jest proponowana do tego polskiego, znaczy konta w złotówkach, w związku z czym z tego co mówisz, prawdopodobnie trochę przypłacam, tak? Znaczy, żebym założył sobie konto dolarowe. Zaraz wam pokażę. To tak, tak, no to tak wygląda interfejs tego banku, prosty, jasny. Tu macie dolary, tym się płaci. To takie pytanie, jak to porównywałeś, jak się te banki, to jest najlepsze rozwiązanie. Czekajcie, już spokojnie wszystko będzie. Tu tak na marginesie widzicie, macie na przykład. To jest no, sprzed kilku dni. Tyle kosztuje, ile, no, tyle kosztuje dolar, jak chcecie go kupić, prawda? Jak chcecie opłacić. Załóżmy, 3,72. Ja to z tej samej godziny, z tego samego dnia zrobiłem. 3,7276. A tu macie tabelę Alior banku, ile byście za dolara zapłacili. No tam, no załóżmy to 3,91, nie? Czyli jeszcze raz, 3,72, 3,91. No to nie mało, mało się pomyliłem, 20 groszy mniej więcej. No moim zdaniem warto, jeśli to jest totalnie za darmo. 20 groszy różnicy. Albo nawet, nie wiem, 30, ale no to tam już... No załóżmy, że to 3,91. Także tak, tak wygląda z różnicą. Najbardziej, mówiąc brzydko, złodziejski dzisiaj jest PKO BP. Oni tam mają takie spready, że hej, a mBank kiedyś był tańszy, no teraz też robią dziwne rzeczy. Nie ma miesiąca bez zmiany taryf opłat i prowizji. Tak. Jaki jest koszt transakcji w tym kantorze internetowym? Bezpłatne. Zero. No zero, zero. Proszę? Przelewy do Stanów nie są za darmo. Nie, przelewy do Stanów nie są za darmo. Ale tobie chodzi o przelewy międzynarodowe SWIFT? Nie. SEPA. Przelewy SEPA. SEPA to są w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Unii Europejskiej, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Chyba bez Szwajcarii. Jestem pewien. Robiłem. A jak kupisz u nich 50 gramów i też nie ma zniżki? Nie ma zniżki. To jest przelew poza Unią Europejską. Aha, właśnie. Dobrze wspomniałeś. Przelewy walutowe, ale to w euro już w tym momencie, nie dolarowe, są też w Alior Synku za darmo. Żebyście o tym wiedzieli. Na przykład musicie gdzieś coś wysłać, to już tak prywatnie. Są za darmo. W każdym innym banku to 5 zł kosztuje. To tak na marginesie. Także przelewy w dolarach, nie, one są płatne. To są przelew, a my płacimy. My nie robimy przelewu, my robimy płatność kartą. To są dwie różne rzeczy. To są dwie różne rzeczy, żeby tego nie pomylić. Ja nie słucham do końca. To ta karta jest? To Alior Synka czy jest kantor? Kantor, to jest kantor. To jest kantor. Tak, tak. Można też mieć w Alior Synku konto dolarowe, też jest bezpłatne, ale moim zdaniem tak jest szybciej. Jeszcze raz. Tak, z AnioSynku, to się opłaca przechodzić przez kantor.pl. Można, też można. Ja gdyby, wiecie, nie sugeruję, bo kantor po prostu chodzi o to, że to jest natychmiast, w ramach jednej grupy. Oczywiście, możecie korzystać z innych usług. Są kantor internetowy.pl, Cinkciarz i tak dalej. Nie ma żadnego problemu. Nie ma problemu. Porównałeś może ceny walut w tym kantorze internetowym z walutą marynarką? Co, akurat nie zrobiłem tutaj takiego wykresu, a to są naprawdę różnice, nie wiem, grosza, powiedziałbym półtorej. Mhm. I kupuje dolary w kantorze i w tym momencie na koncie kantoru pojawia się jakaś kwota w dolarach i wykorzystuje tą kartę z kantoru. Masz 1000 zł do wydania. Nie, chcesz kupić 1000 dolarów, nie? Tak. Chcesz kupić 1000 dolarów, czyli masz 3700 zł na koncie. Przelewasz 3700 zł na kantor internetowy i za to i za te przelewem, no w ramach, to jest w ramach jednej grupy. Z reguły kantory to udostępniają. Te 3700 zł jest na koncie tego kantoru internetowego i za to kupujesz dolary. A, czyli kantor działa tak jak bank. Tak to można nazwać. Tak to można nazwać. Tak, 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 tak. Tak. Słuchajcie, bo jeszcze takie jedno pytanie się pojawiło, że na przykład, okej, mamy tu, czekajcie, że mamy, słuchajcie, mamy sobie te konto złotówkowe i ja sobie chcę przewalutować po kursie Alior Banku w ramach konta, to wtedy wam policzą po tym kursie. Przepraszam, gdzie to jest? To wtedy wam policzą po tym kursie. Mam nadzieję, że to jest jasne. Mam nadzieję, że to jest jasne. Jeszcze coś do wytłumaczenia? A do czego wykorzystujemy tę kartę? Do płatności. No tę kartę wykorzystujesz do płatności za członków. Tak powiem, składki członkowskie. No to trzeba mieć konto Alior Banku, żeby założyć sobie tą nie, kartę. Nie, 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 nie. To nie jest jak gdyby nic żadna konieczność. Pytanie, bo ja mam taką kartę kredytową, przewalutową w banku. Czy mogę pieniądze z kantoru
jakby przelać na konto bankowe dolarowe bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Nie ma takiego problemu. Słuchajcie, dwie rzeczy. To nie jest jak gdyby zależne, że musicie mieć konto w jednym banku, żeby założyć sobie kantor internetowy. To nie, to jak chcecie. Ja tylko po prostu mówię, że tak jest najszybciej, bo to jest w ramach jednej grupy. Więc przelewy macie natychmiast. Czy możesz opisać mi procedurę, jak to wygląda? Członek płaci opłatę członkowi. Tak. I co dalej się dzieje? Gdzie te pieniądze trafiają? Bardzo prosto, dobrze, szybciutko. 250 zł w przypadku naszego klubu dostajemy za członka, tak? 250 zł. Czyli to jest półroczna składka członkowska. Już wam pokazuję. Czekajcie, to działa, to tutaj tak. Już. Zaraz to wam pokażę wszystko. Tutaj. Popatrzcie. Tyle kosztuje składka za jedną osobę za miesiąc, prawda? $6. No to tutaj chyba nie ma wątpliwości. Teraz mamy po takim kursie 3,70, czyli 22,20 kosztuje miesiąc członkostwa jednej osoby, tak? Czyli widzisz, tyle dostajesz za jedną osobę. Znaczy może dobra, załóżmy te 20, my na przykład 25 zł otrzymuję. Zrozumiałem. I teraz masz te $6 do opłacenia razy 6. Za pół roku. No, więc musisz mieć tyle złotówek, by kupić te dolary. Prosta sprawa. Czyli masz 250 zł na pół roku od nowego członka. No tak, rozumiem. No. On wpłaci opłatę, tak? Tak. Wpłaca mi na które konto, tak? Bo ja też... Złotówkowe. Okej, a gdzie mam konto? W jakim mam? No, dowolnym. Okej, tak. I co dalej robię, żeby opłacić członkę? Co dalej do kantoru? Idę, sorry, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Przelewaj do kantoru i tam sobie Czekajcie. Jeszcze raz. Masz konto w złotówkach. I wiesz o tym, że musisz mieć dolary. Wiadomo, że nie fizycznie tutaj w ręce, tylko musisz mieć na karcie dolary. Więc kupujesz sobie za złotówki odpowiednią ilość dolarów przez kantor internetowy, czyli przelewasz 1000 zł na przykład na kantor internetowy, rozumiesz? I za te 1000 zł kupujesz sobie dolary. Masz to na tej karcie i tym płacisz. Tak. Nie masz trzy konta. Jedno w swoim banku, zakładasz. No dobrze, już wiecie, nie przekombinujmy. Okej, okay, mam nadzieję, że to jest. Dobra, słuchajcie, bo nam jeszcze potem czasu zabraknie na resztę rzeczy. Mam nadzieję, że to jest w miarę jasne. Ja oczywiście będę do usług, abyście coś potem chcieli. Dobrze, słuchajcie, następna kwestia, bo to się też pojawiło. Zakupy w sklepie. To z Masters.org. Powiem wam tak, powiedziałbym, terra incognita. Do końca, bo ja się dowiadywałem ze strony służby celnej i wygląda to tak, że zakupy teoretyczne do 45 euro, w przeliczeniu na dolary znowu, czyli $52, a wiadomo, że kurs rośnie, czyli coraz to mniej tych dolarów, jest bez cła i podatku. No. Można kupić 5 paczek po 45 euro? Możesz, tylko będzie droższe, bo zapłacić za shipping, nie? Czyli przesyłkę razy 5. Bez sensu. Czyli możecie mi zamawiać jako tak. Master, jako osoba prywatna, to wtedy one są zwolnione, bo są to zakupy prywatne. Nie są zwolnione z podatku włączenia do obrotu unijnego, a co za tym idzie, VAT powinien, znaczy właśnie to nie jest VAT, ale to jest dokładnie ta sama stawka, co VAT, tak. Powinien tak czy inaczej nawet do tych 45 zostać doliczony. To jest ich, ze względu na to, że jest to dla nich skomplikowane proceduralnie, żeby to doliczać, zazwyczaj tego nie liczą, natomiast mają prawo do tego. No właśnie. Nie jest to takie, słuchajcie, klarowne. Dokładnie, bo to jest tak samo tutaj. Mogą, ja tu celowo użyłem słowa mogą. To może, ale nie musi, więc nie powiem wam, jakie będą koszty tak naprawdę. No, teoretycznie do 150 euro nie powinno być problemu, no ale... Czemu to jest master bo siedzibę w Ameryce. Wiesz co, to jest chyba lotniczym. Nie wiem. Może ty się... Jest dwóch operatorów. Jedno to jest US... Post? Jest, to jest amerykańska... Jest Post. Jest Post. Mają tą zaletę, że nie jesteście obciążani opłatami za robienie deklaracji importowej. Drugą firmą... Abstrakcyjne. ...jest KUPS i niestety zdarza się jeszcze, kiedyś to było nagminne, ale teraz to już jest rzadkie, że w momencie, jak dochodzi do was przesyłka, to UPS zgłasza się do was, zapłaci nam jeszcze 50 euro za wypełnienie deklaracji celnej. I takie coś należy na tym sobie protestować.
Więc widzicie, łatwe to nie jest niestety. Przesyłka, jak widziałem, minimum to jest $12, czyli warto też zamówić więcej. No ale znowu słuszne pytanie, jak zamówisz więcej, no to wtedy mogą być oclenie. No to jest taka zabawa, powiem szczerze, no niestety. Ale można zamówić na kogoś w Stanach i niech on wyśle. Ale to na to samo wychodzi. To jest kwestia tego, jaką wartość zadeklaruje. No właśnie. I wtedy możecie się dokonać tak, żeby osoba w Stanach... Słuchajcie, tak jak powiedział Hadrian, że to musi być jako osoba prywatna, prawda? No nie jest to proste, ale mówię, no to tylko tak chciałem wam orientacyjnie pokazać. Mam nadzieję, że to z Masters kiedyś pójdzie po rozum do głowy i będzie to z Europy wysyłać, nie? No bo to tak... W Europie troszkę klubów chyba jest, z tego co ja wiem. Proszę? No, tylko że wysyłany jest stamtąd. Proszę? No widzicie. Dobrze, jeszcze jakieś pytania co do tego? Okej, okay, to myślę, że możemy dalej. I teraz też temat, który sporo kontrowersji budzi. Tak kiwasz głową, widzę. Okej, okay, no ja przynajmniej z moich ankiet wynika, że raczej budzi. Może tak, czy jakikolwiek klub tutaj, reprezentanci jakiegokolwiek klubu są zarejestrowani prawnie? Regon, NIP, nikt, nie. No teraz tak de facto pytanie, po co? No bo, jest obowiązek, tak jak napisałem, prawda, sprawozdawczy, trzeba mieć księgowość. No z jednej strony, okej, okay, wyglądamy poważnie, no bo jest organizacja, to jest Masters, na przykład Silesia to jest Masters, prawda, która ma swój regon, ma NIP i może występować, prawda, przy jakichkolwiek umowach. No bo tak to my de facto jesteśmy w Ameryce zarejestrowani jako klub, prawda, ale w Polsce my występujemy jako taka grupa po prostu. No tak to nazwa. No. Dokładnie. Hadrianie, no, wydaje mi się, że mam rację, nie? Bo to... Ludzie mają prawo w demokracjach się organizować z wolą organizacji społecznej. Nie ma obowiązku ich rejestrowania. Ale tym samym nie możemy na przykład uzyskiwać wkładu od sponsorów, które oni mogliby odliczyć jako koszty działalności gospodarczej. Natomiast wprowadzenie, posiadanie podmiotowości prawnej no, sparafrazowałeś to, co chciałbym powiedzieć. Dokładnie. Także wiecie, z jednej strony na przykład nie możemy na jakąkolwiek no, dotację de facto na przykład wnioskować, no bo na jakiej podstawie? No, my tak istniejemy, ale nie istniejemy. No, tak de facto decyzja należy do was, ja bym tak powiedział. Mówię, ja nie słyszałem w Polsce o klubie zarejestrowanym. Może się mylę? To by było konieczne, żebyśmy chcieli konto na klub zrobić? No tak. No bo nie zrobisz konta na klubie, jak tego klubu nie ma formalnie. Bo formalnie klubu nie ma. Tak trzeba powiedzieć. Ale mówię, do bieżącej działalności naprawdę nie jest to problem. A czy to nie jest jakieś wykroczenie przeciw prawu zbierania wtedy pieniędzy? Ale wiesz co, ale czemu? Czemu? No dokładnie. Zbiera się jaki? Prawo uproszczenia. Załóżmy, że mamy 30 członków, tak? Składka 200 zł, to jest 6 tysięcy. No, jest niestety opłata w formie podatku od darowizny, tak? Czym to się miałoby różnić, że ktoś mi przelewa jako darowizny? Przeleję darowiznę, muszę zapłacić podatek. Zbieram składki, można by wychodzić o darowiznę. Łącznie 6 tysięcy złotych. Owszem, jest jakaś kwota zwolnioną od podatku, ale załóżmy, że my ją właśnie przekroczyliśmy. No dobrze, ale słuchaj, zakładając, że nie wiem, przykładowo twój kumpel organizuje urodziny i też zbieracie pieniądze. No to czym to się tak formalnie różni? No my się spotykamy i mamy na przykład... Ale no my się organizujemy i chcemy... Słuchajcie, że nie wydajesz te pieniędzy na inną organizację, tylko wydajesz te pieniądze na siebie. Jest to tak zwana impreza składkowa, tak jak urodziny, bardzo dobry przykład. I jako takie są to twoje pieniądze powierzone organizacji po to, żeby tobie służyć. W związku z czym nie jest to darowizna na Toastmasters, jest to składka twoja i to jest inaczej kwalifikowane. Nie ma obowiązku ponoszenia kosztów darowiznych. Czy nie można stwierdzić, że to jest po prostu każdy płaci za siebie, ale robi to jedna osoba, żeby było prościej i no, tak jest no ja to tak rozumiem, ja to tak rozumiem, wiecie, bo... Czy prawnik, to w różnych przypadkach, na przykład u nas, w naszym klubie jest bardzo dużo prawników i bardzo dużo osób ma, no, to znaczy to jest mowa, że to nie jest, tak? Ale bardzo dużo osób na to patrzy tak z tym, że nie ma okazji, to jest. To jeśli tak, jest tak, skórkę na koniec, to... Ja się pytam, daje ekspertów. Ja to mówię na ten argument, że
No i to jest zdrowe podejście. No wiecie co mówię, ja nie, nie ma przeciwwskazań, żeby takie coś zrobić, no tylko nam dodatkowe rzeczy dochodzą, ja prawda? Bo co innego wygląda wpłata od Ola w Czempa, na przykład wpłata od Ola w Czempa i załóżmy nazwa przedsiębiorstwa. To są dwie różne rzeczy. Ja to... Zakładam osobne konto, koniec, kropka, nie ma tego wyjścia. Tylko do operacji to z masterzy. Wiecie, no pytanie proste. Załóżmy, że my byśmy się tu spotykali tak jak to z masterzy, nie? Co dwa tygodnie. No i teraz co? No, opłata jest na przykład na tą salę, na wodę, prawda, na ciasteczka. Ja to tak rozumiem. Tak? Czekaj, już tylko sobie. Coś mi tutaj nie działa. Coś to chyba nie działa nam. O, teraz jest tak? Podmioty, uzyskanie części, dobra. I co do księgowości, wiecie, no jak macie znajomą księgową, to ci to może za darmo zrobić, no ale nie chcę tutaj strzelać, no nie wiem, może 5-6 stówek też może na przykład być, no ale nie jest to za darmo. Tak, w skali roku. No tak, bo musisz sprawozdania przykładowo zrobić. Dobra, no mówię, na razie, wiecie, nas to nie teoretycznie nie dotyczy, no bo żaden klub nie jest zarejestrowany formalnie. Dobrze, teraz jeszcze tak, odzyskanie części opłaconych składek. Jak wiecie, no każdy członek płaci te 6 dolarów, wiemy o tym już przeliczone na złotówki i tak dalej, i tak dalej. I area gowernorzy i tak de facto, no powiedzmy, poziomy wyżej niż zwykły klub dysponują jakimiś pieniążkami, częścią od tego, co my płacimy. Część tych środków idzie na przykład na dofinansowanie TLI, czy też na przykład konferencji, a szczególnie tyły się mogą na ten temat bardziej wypowiedzieć. Także z moich informacji, które mam, tak wynika. I teraz na przykład my możemy dotrzymać dofinansowanie do promocji klubu, jak na przykład go tworzymy, czy też na zorganizowanie jakiegoś spotkania. Ale to mówię, to ja już bym zalecał szczególnie kontakt z area gouvernorami, czyli osobami, że gdyby nami się opiekującymi, nie? A że na dobrze, mówię, czy tam coś byś jeszcze dorzuciła? Czy coś byś dorzuciła do tego jeszcze? A jakich środkach my tak de facto możemy mówić? Na przykład przy okazji promocji? 500 zł, 1000 zł, 5000? A kto to akceptuje de facto? Pierwszy raz to się zgłasza się do area gubernatorów. Oni mają dostęp do tego, jak wygląda budżet okręgu danego. Po czym zapytanie wysyłają do mnie, bo ja to muszę zatwierdzić. Aha. No to widzicie, z pierwszej ręki macie informację, także coś tam można uszczknąć. O, działa. Tak, no to chyba tyle. Aha, kurczę, to przechodzi tak. Tak. Składki. Dobra, słuchajcie, i teraz przechodzimy do tego najbardziej drażliwego jeszcze tematu. No wiem, no tu nie trzeba dodawać, że prawda składka jest no głównym czynnikiem, dzięki któremu mamy pieniądze w klubie. No i teraz właśnie to. 6 dolarów to kiedyś było 18,60, bo taki był kurs jeszcze kilka miesięcy temu. Teraz to same 6 dolarów kosztuje 3,70, już 5 chyba nawet, bo ja to pisałem 2,5 tygodnia temu. 22,20. No, jak widzicie, to jest różnica, prawda, de facto 4 zł, można prawie że powiedzieć, czy 3,5-4 zł na jednej osobie. Więc teraz jest pytanie, czy my jako klub chcemy ponieść taką opłatę, czy też podwyższamy składkę? Jakie wy macie składki u was w klubach? 160. 160? O, 180. 160. Czyli u nas jest najniższa, 150, muszę podwyższyć. O, 140. Ale widzicie rozbieżność. Dobra, czy na przykład przy 180... Poczekaj, zastanawialiście się na przykład nad podwyżką? Nie, na razie nie. Nie.
A przy niższych poziomach? 140? 140 będzie to trzeba podnieść, ale jeszcze pójdę do góry na pewno, więc nie wyrobię. Po prostu będzie musieli więcej zapłacić. Dokładnie, chciałem powiedzieć dopłata, więc niestety, widzicie, no. Moim zdaniem taki zakres jest taki chyba najbardziej fair. 150 do 190, no 140 powinienem tutaj napisać. No bo niestety, no to jest rzecz niezależna od nas. No nie wiem, czy możemy napisać do Toastmaster, żeby obniżyli z 6 do 5 dolarów, bo Europa cierpi. Nie wiem, raczej się chyba na to nie zgodzą. Więc mówię, to zależy tak de facto od was, no. To zależy od was, mówię. U nas jest 150, raczej będziemy zastanawiali się nad podwyżką. No. Po co tu więcej dodać tak naprawdę? Dobrze. Co jeszcze dalej? Tak, jeszcze a propos tak skarbnika, chciałem tylko... O, właśnie. Jedno pytanie jeszcze w ankiecie mi wyszło. Kto powinien pokrywać koszty prowizji opłat za konto? No, wiecie, jak ktoś ma konto, które, gdzie ma opłaty? Klub. No. Jeżeli co konto się używa tego do klubu, to klub. A jeżeli przebaczy, no to uważam, że opłaty za konto nie są to własnej kieszeni, a sprzedaż organizacji opłaty w klubie. No widzicie, opinia była taka, że opłaty i prowizje powinna osoba prywatnie pokrywać. No tak też można. Nie, no oczywiście, tylko tak jak mówię, no dlatego wam mówiłem o tej ofercie, bo tam po prostu nie ma żadnych opłat. No to po co mamy jak gdyby to nadwyrężać nasz budżet. Słuchajcie, jeszcze jedna kwestia a propos budżetu. To jest dobra praktyka mieć budżet w klubie, prawda, taki preliminarz powiedzmy wydatków, wpływów przewidywanych. Ja się przyznaję szczerze, nie robiłem tego od pół roku, ale klub ma nawet niezłą finansową, że tak powiem, pozycję. Natomiast nie, na pewno jest to dobrze zrobić, żeby też wiedzieć, no, na czym my stoimy. I też ładnie w tym momencie wygląda, mówiąc brzydko, jak przekazujemy władzę następnym osobom, prawda? Następnemu skarbnikowi, że jest po prostu czysto. A czemu tu czystu wybrakuje? Ukradłeś? No, także to sobieście... Ja mam pytanie jeszcze. Tak? Jak szacujesz wpływy i koszty? No, bo ciężko przewidzieć na razie do przodu, ile będzie nowych członków, czy na przykład czy ponieście jakieś koszty związane z salą i tak dalej. Wiesz co, no to są znowu... Każdy budżet jest, powiedzmy, takim no, szacunkami. Każdy budżet to szacunek. Wiesz co, no powiedzmy, średnio na przykład z ostatnich dwóch lat, na przykład, ile osób do nas przybyło, no i na tej podstawie możesz coś oszacować, tak? Ale przykładowo, opłata za stronę może wzrosnąć, może jest koszt, że musimy kamerę kupić. Ale dlatego mówię, wiecie, to tylko, żeby dla nas było lepiej. Dobrze, co jeszcze chciałem powiedzieć? Tak, no to taka moja, to już jest moje personalne gdyby takie dodatki, że moim zdaniem dobrze to funkcjonuje, kiedy zarząd jest jednogłośny, czyli w tym momencie, nie że wiecie, no dwie osoby chcą wydatek, trzy osoby nie chcą, prawda, no i teraz jest pad. No. Ja na przykład też się na wiele decyzji nie zgodziłem, bo mówię, nie, ja nie dam pieniędzy z naszego budżetu, no bo to moim zdaniem jest głupie. No i dzięki temu mamy trochę więcej. Tak. Tak. No powinno być liberum veto moim zdaniem, no bo ma to większy sens. Jeszcze jedno pytanie było a propos archiwizacji rachunków. No to jest tak jak z budżetem, dobrze to trzymać, zrobić sobie na przykład skan, a nie trzymać powiedzmy papierowych, bo one wyblakną. Co, no moim zdaniem za kadencji tak naprawdę, no bo jak przekazujesz następnej osobie, no to nie bierzesz odpowiedzialności za nią, nie? Wiecie, my nie jesteśmy przedsiębiorcą, nie trzeba trzymać 5 czy 10 lat, to już nie wiem ile teraz. Chodzi o to, że ktoś chciałby wydać wgląd, to może być mógł. Tak. No, ja to tak widzę po prostu. To jest takie, wiesz, takie porządkowe. No, dobra, o tym budżecie to już mówiłem. O, to wam też jeszcze szczerze polecam. Jak nie wiem, jak wygląda wasza współpraca z wiceprezesem do spraw członków. Prowadzenie, wiecie, takiego czegoś. Czekajcie, wrzuciłem tutaj ten slajd? A nie, nie wrzuciłem tego slajdu. Chodzi o to, żeby po prostu mieć jasność. Ja przynajmniej tak mam. W jednej tabelce jest wpłaty, czyli składka rzeczywista, wpłacona w danym miesiącu, a potem jest składka wpłacona do Toastmasters. Wiecie, jeśli ktoś mi teraz w styczniu wpłaci składkę, no to trudno, że ja będę mu przedłużać członkostwo od stycznia, tylko wiadomo, że zrobię to od lutego, no to te 6 dolarów jest cenniejsze dla naszego klubu niż dla Toastmasters. Bądźmy szczerzy, prawda? 5 dni, jeszcze ile zostało dni do stycznia, tak? 8 dni, no to zrobimy to od lutego. Także żebym po prostu wiedział, prawda, co kiedy, bo jak ja przejmowałem stery, mówiąc wszystko, to był straszny bałagan i musiałem to sobie uporządkować. I teraz mam spokój. No, okej, powoli kończymy.
Tak, pamiętajcie też o tym, że jak są jakiekolwiek problemy z członkami, czyli, ale z członkami, ja mówię na poziomie systemu, czyli że coś tam się nie zgadza, numer członkowski, coś tam gdzieś źle policzono, mówiąc brzydko, walcie, uderzajcie tutaj. Pomoc, tak, powiedzmy, po 3-4 dniach przychodzi, oni się naprawdę tym zajmują, ja już kilka, nawet szybciej, kilkanaście razy z tego korzystałem, naprawdę, pomagają. Także to, tego wam nie życzę, to jest takie jedno zdjęcie, tak na marginesie z Grecji, jeszcze przedkryzysowej, bankomat. To tak na marginesie, tego wam nie życzę jako skarbnikom. No i jak macie jakieś oczywiście pytania, to służę pomocą. Mam jeszcze 5 minut, więc pytajcie. No tak, bo to jest związane z działalnością. No nie ma, no bo to musi, no na co zarejestrujesz? Ja mam pytanie odnośnie klubów, które dopiero się rejestrują, mm-hmm. bo ja zauważyłem, że jest praktyka taka, że zbiera się opłaty członkowskie, trzyma się na koncie złotówkowym, a później w momencie czarteru trzeba przewalutować i nagle ludzie spostrzegają, że zmieni się kurs. Czy lepiej trzymać na koncie już walutowym od razu, żeby starczyło? Wiesz co, no najlepiej by było, że wiesz, wpłacasz składkę i natychmiast jest przewalutowanie, nie? No to jest słuszny problem, dobre pytanie, myśmy też tak mieli. W naszym klubie angielskim myśmy pieniądze przez pół roku trzymali. I dopiero potem się zarejestrowaliśmy. Ale trzymaliście w złotówkach? W złotówkach, tak. Chociaż teraz z perspektywy tego wiadomo, dobrze było trzymać w dolarach, nie? Ale to... Tak, wiecie co, króciutko, jasne, bo ja też byłem swego rodzaju ofiarą w tej kwestii. Tak, okresy składkowe w Toastmasters, jak pewnie wiecie, to jest kwiecień, wrzesień, październik, marzec. No i wygląda to w taki sposób, że wtedy powinno się, ile, Marzena, 8, 6, 8? 8 osób musi w tym momencie, tak, minimum być? 8 musi być zapłacony. Tak. Czyli do czerwca. Ale w marcu, gdzie jest okres składkowy, co najmniej 8 osób powinno mieć przedłużone członkostwo jeszcze o te kolejne 3 miesiące do października. Więc ja zawsze proponuję, jak są nowe kluby, pierwszą składkę trochę większą zebrać i od razu mieć pieniądze na wpłacenie składki tej półrocznej plus za te miesiące jakby różnicy do okresu składkowego. Bo Marzeno, w dół się nie da zrobić, nie? Że na przykład jak rejestrujesz od stycznia to do marca. Właśnie, bo tego i tego... Jak ktoś się rejestruje, od razu ma składkę zapłaconą za pół roku. W momencie, kiedy się rejestruje. A to by, przyznacie, że to by było lepsze, zapłacić do marca na przykład. Ale... Dany członek nie może brać udziału w konkursie. Jeśli klub nie ma opłaconych co najmniej 8 członków, to nawet jeśli jeden członek, który bierze udział w konkursie, ma składkę opłaconą, to i tak się nie liczy, dlatego że klub musi być tak zwany good standing, czyli musi mieć opłacone co najmniej 8 członków. Więc na to zwracajcie uwagę, bo mieliśmy z tym problemy w tym roku, jak się klub rejestrował. Czyli zawsze zwróćcie uwagę, do kiedy jak klub się rejestruje, do kiedy dany członek ma opłaconą składkę, ale żeby w momencie, kiedy przychodzi termin opłaty składki, dostajecie maila od organizatora czy Toastmasters, że należy składki wpłacić, żeby tą małą różnicę jeszcze dopłacić i mieć to załatwione. Dokładnie, także albo na dzień dobry, albo potem. No, to już zależy od was. Z jednej strony, jak jest nowy klub i jednak znowu, a tu 300 zł masz zapłacić, ojejku. Płacą za edukację, za szkolenia i nie bójmy się o tym mówić. Ano. Dobrze.
Dokładnie. Dobra, dziękuję Wam w takim razie bardzo.